No cześć, z tej strony Cyber, a to jest kolejny materiał na moim kanale. Gramy dzisiaj w Minecraft UHC, ale możemy craftować skrzynię z rud. Cześć, lubisz tańsze gry? Więc zapraszam Cię na G2A, pierwszy link w opisie. Siemano, dzień dobry, z tej strony Cyfro, ze mną jest dzisiaj taka ekipa. Słuchajcie, gramy dzisiaj w Minecrafta, ale tak jak wspomniałem przed chwilą, będziemy mogli craftować różne skrzynie z rud. Co więcej, jeśli chcielibyście zagrać na tym samym datapaku, no to macie go w opisie, moi drodzy. W tym momencie możecie wejść sobie do sekcji opisowej i tam sobie go pobrać, ale w tym czasie tłumaczę, co będzie dokładnie się dzisiaj działo. Mniej więcej działa sobie to w ten sposób, że przy użyciu rud 8 diamentów, 8 węgla, 8 żelaza i tak dalej, możemy zrobić specjalne, słuchajcie, skrzynie, które dają nam przeróżne itemy. Można zdobyć między koksami, diamentowymi itemami, naprawdę sporo rzeczy. Jest też generalnie, słuchajcie, jedna rzecz, której nie polecam robić żadnemu z graczy. Jest to skrzynia przy użyciu high belly, moi drodzy, czyli tych belly siada w każdym razie, ponieważ one dostaje jakby je każdy, ponieważ ten datapack jest generalnie przyzwyczajony, słuchajcie, do pojedynczego single player gracza, ale ja postanowiłem, że nagramy go w formie UHC z taką też ekipą, więc co będzie moim takim zajęciem przede wszystkim w tym momencie? Bo musimy zdobyć 8 węgla, tak? Nie pamiętam, co powiedziałem przed cięciem, więc nie wiem, czy to bo się wpasowało idealnie. Mam taką przynajmniej, słuchajcie, nadzieję, ponieważ muszę zdobyć 8 sztuk węgla, żeby zrobić pierwszą ze skrzyń, czyli skrzynię węglową. Mam przynajmniej nadzieję, że ona sobie super zadziała. Jeszcze raz oczywiście przypomnę, że jeśli chcielibyście pobrać ten datapack, no to oczywiście do jego Planet Minecraft linku podałem, słuchajcie, w opisie. Powiem wam, że dzisiaj straciłem, kurde, 3 godziny na szukanie datapacków na odcinki i udało mi się taką perełkę znaleźć, więc co prędzej. Muszę teraz zrobić sobie i kilof, słuchajcie, i siekierę, chociaż kilof to jest też takie, na chwilę bym powiedział bardziej, ponieważ sam kilof nie będzie mi aż tak potrzebny. Potrzebuję za to wykopać sobie 8 sztuk węgla w tej chwili, ponieważ 8 sztuk węgla pozwoli mi skraftować skrzynię węglową. No i generalnie działa sobie to w ten sposób, słuchajcie, że teraz robimy sobie skrzynię węglową, kładziemy sobie skrzynię węglową i mamy w niej bloki żelaza. Okej, że tak powiem, teraz to już będzie z górki, bo jedyne, co ja muszę zrobić w tym momencie, no to zrobić sobie lepszą siekierę, no i jakieś lepsze przedmioty. Myślę, że i tak będę celował sobie w diamentowe, plus dzisiaj będzie raczej ciężko nam wszystkim umrzeć z jednego prostego powodu. Ponieważ, moi drodzy, w tym momencie można dropnąć koksy po prostu z jednej ze skrzynek. Także to ja nie będę zdradzał z której, ale jest to, słuchajcie, możliwe. Okej, więc generalnie będę potrzebował jak najszybciej zejść pod ziemię, ponieważ ważną rzeczą dzisiaj, którą możemy zrobić, i trzeba to nadmienić, jest, słuchajcie, możliwe zrobienie lapisowej skrzyni, która daje nam enchanty, ale przede wszystkim będę potrzebował kilofu. Dobra, ten myślę, że będzie idealny. A i przy okazji żelazo też by mi się przydało. Nie mówiąc o tym złocie, że to jest surowe złoto, więc nie wiem, czy je brać. Nie no, wezmę je sobie, przepalę w razie czego. Dzisiaj, jak mówię, raczej z przedmiotami problemów mieć nie będziemy. Zrobię sobie też więcej skrzyń od razu, bo niekoniecznie będzie mi się chciało na stopie robić, więc kładę sobie jeszcze jedną. No niestety tutaj mogę tylko trafić unbreakingi, moi drodzy, więc nie fart kompletny, ale żelaza mam na pewno już na później i złota. Będę musiał też wyjść po jabłka jakieś w przyszłości, bo tego jestem pewny, że mi się przyda, ale póki co idę sobie, słuchajcie, pod ziemię, bo muszę zdobyć w tym momencie przede wszystkim, czemu ja tym kilofem kopię, to nie wiem, przede wszystkim muszę zdobyć lapis lazuli, ponieważ on jest kompletnie najpotrzebniejszy w tym momencie, żeby zrobić sobie skrzynię enchantową, a z niej są dużo lepsze przedmioty. Okej, mam niebotyczny fart, słuchajcie, trafi Wybiłem kilof, efektywność 5, okej, lecimy więc przed siebie, żałuję tylko, że nie można trafić, kurczę, żadnych specjalnych efektów. Nawiasem mówiąc, mam złoto, przecież, Jezu, ja czemu o tym nie pomyślałem od razu, że ja mogę przepalić sobie teraz to złoto przy użyciu drewna, które mam, i zrobić sobie golden chest, słuchajcie. Nawiasem mówiąc, kilkanaście minut jeszcze nam zostało do PvP, więc w tym czasie mam nadzieję, że uda mi się uzbroić jak najlepiej po prostu. I jedno wiem, że moje problemy ze złotem staną rozwiązane w momencie, kiedy zrobię sobie chociaż jedną złotą skrzynkę. Z niej można trafić refile, bloki złota, sztabki złota i jakieś tam fajne złote sety. Ale ja bardziej celuję w diamenty osobiście i w lapis, tak, lapis jest tym, co kompletnie must have w tym momencie, więc ja biorę ten lapis i wam zaraz pokażę, co można z nim zrobić. Ponieważ kiedy mamy lapis, możemy, słuchajcie, przekraftować specjalną skrzynkę, którą już biorę sobie. I to skrzynka, uwaga, ma w sobie enchanting tape, ale przede wszystkim też ma enchantowane przedmioty. Więc bez większego problemu jesteśmy w stanie pozyskać naprawdę spoko itemsy w tym momencie. No i moim zadaniem będzie oczywiście jak najlepiej się uzbroić przy użyciu tych skrzynek. Ale myślę, że teraz taką kolejną, którą muszę zrobić, jest przede wszystkim skrzynka, no złota, nie oszukujmy się, będzie mi najbardziej potrzebna, ponieważ z niej mogę zdobyć koksy. No jak przypominam, jest to, słuchajcie, UHC, plus będziemy dodawać efekt stręcz co jakiś czas. Kurde, akurat bez złota? Serio? Okej, złota skrzynia, podejście drugie. Diamentowe miecze. Nie, koksa mamy. Dobra, jest koksik, słuchajcie. Zarum, kurde, biście. Więc teraz muszę zabrać sobie też to złoto i już bez problemu będę mógł sobie craftować więcej skrzynek. Dobra, teraz jedynym moim problemem jest to, że nie mam żadnych diamentów. Nie pamiętam, w której skrzyni można zdobyć diaksy. Bo jest jakaś tam skrzynia, tylko naprawdę nie wiem, która. Dobra, nadpiszę sobie skrzynie, które miałem. Zrobię więcej lapisowych. Fire aspect, okej. To wszystko się może przydać, słuchajcie.
ważne jest to, że jedna skrzynia generuje dużo więcej przedmiotów, więc tak naprawdę nie powinniśmy mieć problemu ze zdobyciem większej ilości koksów i tak dalej. Ale okej, okay. Pytanie tylko, z której skrzyni były diamenty, bo ja naprawdę tego nie pamiętam. No i z tym mogę mieć problem. Fire 2, okej, okay, wymianka szybka, bierzemy te butelki expa. Ja sobie muszę tutaj, wiecie co, popolować na naprawdę więcej przedmiotów. Nawiasem mówiąc, z redstone'a nie wiem, czy jest jakaś skrzynia, bo tego w sumie nie sprawdzałem, więc mogę sobie zobaczyć tutaj. Są też po nieco mniejszej częstotliwości, powiedzmy, luty z niektórych skrzyń. Dobra, redstone'owej akurat nie ma, więc w sumie walił cię. Ale tutaj widziałem na czacie, że pisali coś o skrzyni żelaznej, że tutaj można jakieś diamenty trafić. No, akurat ja trafiam diamentowe killowe, więc w sumie takie sad trochę nie ma w tym prawdy. Przynajmniej w mojej opinii teraz na ten moment. Więc okej, okay. Jedyne co ja muszę, słuchajcie, zebrać sobie... Okej, okay, bo ty jesteś... Boże, bo innych mi rzeczy... Boże, bo ta skrzynia ma inny... Tak, tak, dobra, słuchajcie, więc no cóż powiem wam. Słyszymy się, kiedy jakieś diamenty znajdę i będę w stanie zrobić sobie diamentową skrzynkę, która jest mi niezbędna. Okej, okay, że tak powiem, diamentów to ja tu nie widzę niestety, ale jakiś widz po prostu świetny. Przypominam w ogóle, że streamki na fioletowej YouTubie, w sensie na fioletowej stronie się dzieją, moi drodzy. I przy okazji tam cyferkowy wpiszecie, możecie oglądać streamy, ale przecież ja tu znalazłem lapis lazuli, co oznacza F3G. Okej, okay, że 3 na negatyw Z, tak? Negatyw Z, w tą stronę 3 kratki i tu gdzieś powinny być... Gravel, naprawdę Gravel nadpisał mi diamenty. Minecraft, jesteś bardzo okrutny, chciałem powiedzieć. Ja pierdyka, serio? Mogłem tu znaleźć diamenty, ale akurat zdarzył mi się Gravel. Nie, no przecudnie, po prostu jeśli o to chodzi. Chyba, że tutaj będą gdzieś te diaksy. Please, Minecraft, nie bądź taki okrutny. No nie, Gravel nadpisał mi diamenty, super. Okej, okay, moi widzowie są jednak clever niż myślałem bardziej, tak szczerze mówiąc. Kozak absolutny, szczerze mówiąc. Dobra, mamy 3 diamenciki, zarąbiście, no jeszcze potrzebuję ich 5, a mam w sumie coś koło 10, no nie, no coś bardziej koło 12 minut w tym momencie do startu PvP, więc ja muszę się spieszyć, bo przydałoby się porobić jakieś, nie wiem, w sumie 4-3 czy coś takiego. Myślę, że dzisiaj tak bez problemu by dało radę takie itemy sobie porobić, ale póki co muszę skorzystać z tego, że jestem, słuchajcie, w kanionie i może gdzieś tutaj znajdę jeszcze brak mi diamenty. Przynajmniej tak trzymam kciuki gdzieś za to. Okej, okay, chyba ich tu nie będzie. Witajcie, piękne! Dobra, kolejne diamenty. Ile już mam? 3, tak, nic się nie zmieniło. Tam są kolejne, nie wierzę po prostu. Ale mam farta. Dobrze, plus 1, szczerze mówiąc. Dzisiaj mi tu posypało diamentami. Ja pierdykam, ile diaksów. Dobra, to już mi będzie wystarczyć. Jeśli tylko trafię w tej skrzyni diamenty, to tak naprawdę jestem w domu, bo jeśli dostanę tych diamentów jakiś taki blok, no najlepiej to tak z 3 bloki by było, no to jestem kompletnie w domu, słuchajcie, bo wtedy jestem w stanie tworzyć nieskończoną pętlę diamentów. Ale tu są jeszcze awaryjne w razie czego. Ja sobie oczywiście też nie pozbieram, jest ich 13. Dobra, mam ich 15. Dobra, to niezbyt fartownie, szczerze mówiąc. Dobra, to są zwykłe, puste case'y. I przy okazji, dobra, mam jeszcze drewno. Uff, już się bałem, że nie mam drewna. Ale mogę zebrać sobie jeden z tych cześcików. Piękny, chodź tutaj. I w tym momencie obkładamy się diamentami. I mamy, cyk, diamentowy chest. I jest, moi drodzy. Udało się trafić diamenty. Po drugie, dostaliśmy diamentowe sety. Akurat tutaj jest niefart taki, że w tej skrzyni serio idzie zdobyć, moi drodzy, rzeczy pokroju, kurczę, Protection 4, więc trochę lipunia, szczerze, ale dobra, powywalam sobie to do lawy, chociaż to będzie można połączyć w teorii później, ale dobra, nie przejmujemy się tym, najwyżej zrobię sobie jeszcze więcej, ale póki co strzelamy, Thorns 1, nie podoba mi się to, tak, nawiasem mówiąc, tych diamentów to już mi chyba nie zabraknie w tym momencie, powiedzcie, co myślicie o tych skrzynkach, ja uważam, że są kozackie, Mojang, dodajcie to do Minecrafta. Okej, okay, lekko zaczęło mi brakować miejsca, więc użyję jakiegoś totalnie uselessowego bloku w tym momencie, żeby zrobić sobie troszeczkę więcej przestrzeni, słuchajcie. Ja myślę, że ten blok jest idealny do zabudowywania podłóg. Takie jest moje zdanie, okej? Okay? Więc nieważne, słuchajcie, nieważne, nieważne. W każdym razie muszę sobie postawić, ponieważ kładę w tym momencie złote skrzynie, żeby zdobyć troszeczkę więcej koksów. Nawiasem mówiąc, przypominam każdemu, że będzie strength nadawany co jakiś czas po starcie PvP. Tak, żeby każdy wiedział, żeby nikt się nie oszukiwał, no musimy taką rzecz dodać, bo inaczej tak serio, to wydaje mi się, że tego odcinka byśmy nigdy nie skończyli, biorąc pod uwagę, że jesteśmy w stanie naprawdę naprodukować sobie tych koksów staki staków. Raczej nie będę prosił tutaj graczy o limitowanie ich, bo i tak wiem, że nie każdy się zastosuje, więc to nie każdy jest uczciwy, lol. Boże, ten przytyk był wary chamski. Przepraszam, widzowie. Ja mam najbardziej uczciwą widownię na tej stronie YouTube'a, tak. To chciałem powiedzieć. Jest Protection 3! Pog! Dobra, ty idziesz do śmieci. Tfu na ciebie. Potrzebuję jeszcze jednej takiej. No ale granie do tego to będę musiał pozbierać jeszcze trochę tych case'ów. Jezus, ile tych itemów się tu robi! Ja pierdyle, dobrze, nie gramy na jakimś Aternosie PPG, bo byśmy chyba tego nie przetrwali, tak szczerze mówiąc. Dobra, torców to ja nie potrzebuję. Dara. Dobra, muszę się też poważnie zastanowić, słuchajcie, nad, nie wiem, jakimś kowadłem? Maybe, tylko nie pamiętam, kurczę blady, z jakiej skrzyni ja dostałem miecz, wiecie? Jeśli ktoś pamięta, może napisać w komentarzu. Dobra, weźmy sobie, połączmy te miecze od razu. Pog, pod
spalanie? Przy takiej ilości koksów? Nieważne. Okej, jestem na powierzchni, słuchajcie. Bardzo owocny wypad w podziemia, szczerze, no nie wiem. Kopałem między odcinkami, chciałem wam powiedzieć, tak. I udało mi się zdobyć takie przedmioty. POV kopanie między odcinkami. W każdym razie, ja muszę zrobić sobie jeszcze troszeczkę rzeczy. Mamy 4 minuty do startu PvP. Co w tym czasie jestem w stanie zrobić? To nie za dużo, ale jestem w stanie na pewno zrobić sobie dużo więcej skrzynek diamentowych, które byłyby mi tak troszeczkę tryćkę potrzebne, bym powiedział. No bo tak szczerze mówiąc, myślę, że jakiegoś prota 4 przydałoby się zrobić, przynajmniej. A z tego co widzę, tylko i wyłącznie klaty można trafiać w tych skrzyniach. W sensie enchantowane klaty, co jest akurat trochę takie niefartowne, bo fajnie jakby tu na przykład całe sety były, no ale cóż, no tak najwidoczniej musi być. Ja na ten czas muszę jednak zebrać sobie, słuchajcie, więcej do skrzydek z powrotem, bo będę musiał jeszcze sobie węglowe porobić, bo potrzebuję jeszcze prawdopodobnie jednego miecza, żeby zrobić sobie szarpa 5. Ale czas mi się powoli kończy, więc muszę się naprawdę sprężyć. I pyk! Sharpness 5 zrobione. Dobra, zostały mi, słuchajcie, minuta. Tak, dokładnie minuta została do startu PvP. Więc ja w tym czasie mogę poświęcić się jeszcze najważniejszej rzeczy w tym momencie, jaką mogę zrobić, czyli chociaż jakkolwiek, nie wiem, lepszego prota nosić, cokolwiek by mi się przydało, szczerze mówiąc. Więc dobra, prot 2 spodnie. Co ja jeszcze mogę zrobić? Gorzej, że ten crafting jest za mną. To mi nie pomaga w żaden sposób, że jest za mną. Muszę się odwrócić w ogóle. Nie udało mi się zdobyć niestety żadnej azalisz klaty potrzebnej mi, moi drodzy milordowie, żebym sobie tutaj poradził lepiej. Ale mam tutaj też na pewno jeszcze dużo Bottle of Enchantment, więc mógłbym sobie nimi tak teoretycznie porzucać troszeczkę. Tak, żeby sobie dobyć jakoś tutaj level, tak, żeby na spokojnie jeszcze poenchantować sobie przedmioty. Przy okazji musiałbym wyjąć sobie trochę lapisu. Dobra, jest tutaj lapis, pog. No i właściwie to zaraz słyszymy się, jak już będę polował na przeciwnik. Okej, dobra, już ruszamy, słuchajcie. Protection 4, udało mi się chociaż klatę zrobić, więc taki jest plus. Tak szczerze mówiąc, jedynym minusem, uważam, i ważną rzeczą, którą teraz każdemu radzę zrobić, jest to, co zrobię w tej chwili, ponieważ jedna sprawa to jest noszenie seta, ale warto by było mieć chociaż jeden zapasowy set, nawet Protection 1, szczerze mówiąc. Biorąc pod uwagę, że każdy z nas będzie miał niezliczoną ilość koksów w nieskończonej konfiguracji, mnogiej liczby pi, to w każdym razie stwierdzam, że warto by było, słuchajcie, poszukować zapasowy secior, ponieważ w momencie, kiedy puści wam tak set w czasie walki, to macie przypał, szczerze mówiąc w tej chwili, bo na dobrą sprawę można olać wszystko inne, bo mamy koksy, nie? Ale wydaje mi się, że co jak co, ale brak seta może być problemem, szczerze mówiąc. Dobra, lekspa mi trochę zabrakło, ale w każdym razie, ja się ruszam, idę szukać jakiegoś przeciwnika dla nas. Okej, namierzyłem, słuchajcie, pierwszego z przeciwników na moim horyzoncie, jest to Dogiel, nikt nie biegnie za nami, nie, więc dobra, mogę stoczyć przynajmniej jakąś walkę. Widzę, że on jest już na rewku, także bardzo dobrze, tu się prawdopodobnie coś zbiera z tym, w związku z tym, że ten człowieczek już coś kurcze blady tutaj zażył nielegalną jakąś substancję czy coś, więc ja lecę po prostu w niego w tym momencie. Okej, on widzę, że raczej stara się uciec ode mnie, no nie fajnie, chociaż powiem szczerze, no kurcze blady, nie wiem, nie chcę, mam nadzieję, że nie przegram zbyt szybko, szczerze mówiąc, chociaż wydaje mi się, że co jak co, okej, no i kurde. Zwiał mi, no. Okej, słuchajcie, mam dla was wiadomość. Napisał mi właśnie na czacie, że wywalił go za flaja. Dobra, wpuścimy go w każdym razie na serwer może, więc admin, proszę zdjąć whitelistę na chwilę i wpuścić zawodnika, którego wywaliło niefartem. No bo myślę, że on może jakoś wejść sobie z powrotem, ale my w tym czasie skupimy się na tym. What? Co jest? Czemu chyba Janek lata, kurczę, czemu ty masz torsy, człowieku? Ja pierdykam, dobra, no rozumiem, UHC w ogóle. I torsy to jest całkiem fajna sprawa, tak? Dobra, cyk, lecimy w takim razie tutaj na naszego przeciw... What? Wait a second, czemu ja... Okej, ktoś nie miał najwidoczniej farta do złota. Dobra, jest chyba Janek. Cześć Janek, słuchaj, ja bym chciał cię bardzo zapoznać z moim mieczem. Fajnie jakbyś się mógł spotkać tak twarzą w twarz. Janek, proszę cię. Dobra, Janek podpalony. Super, dobra, lecimy, kurczę blade, tarcza rozbita. Janek, kurde, ale co ty robisz, wariacie, ty zwariowany, kurde. Lecisz we mnie ostro, ale powiem wam, Janek, naprawdę fenomenalnie tutaj się utrzymuje, jak nawet na to, że ma po prostu żelazny set. Szczerze zazdroszczę formy, kurde, to jakiś sześciopaczek, rozumiem, wjechał prawdopodobnie. Dobra, wjechał, kurde, ciosek, plecy mamy. Dobra, Janek, kurde, bele, kryciol, pięknie. Dobra, Janek prawdopodobnie po koksie jest. I nawet, kurde, widzę, że zjadł kolejnego, więc może ja sobie poruki co, tak, nie wiem, odpuszczę. Nawiasem mówiąc, zrobiłem sobie zestawy tutaj zapasowe, żeby w razie czego wytrzymać troszeczkę dłużej. Dobra, te buty były dziwne troszeczkę, więc może zamienię sobie to miejscami. Okej, Implek jest, kurde, bele. Dobra, jest, kurde, przeciwnik. Oh, Dave, dobra, ty jeszcze jesteś przed koksem, więc coś tobie w razie czego można zrobić prawdopodobnie. Tu widzę, enchantowana siekiersa wjechała. Dobra, jakiś, kurde, kryciol. Pięknie.
Dobra, podpalando. Refile były żarty czy koksy? Refile czy koksy? Dobra, koksa zjadł, więc ja się może wycofam, słuchajcie. Shit! Nie to, co chciałem wcisnąć! Właśnie wyskoczyło mi do pulpitu w czasie gry. Fog! Nie fart kompletny. Okej? Okay? Dobra, nie mogę ci uciekać przez całą wieczność, powiedzmy. Ale na pewno mogę ci stawić czoła, kurcze blade. Okej? Okay? Dobra, przydałoby się ci rozbić tarczę. Bo tak niefajnie ma styl walki, kurcze blade. Shaolin normalnie tu bym powiedział, bo gość się osłania tarczą i uderza na zmianę. Okej, okay, coś mi puściło. Mam nadzieję, że nic ważnego, szczerze mówiąc. W ogóle mam jakieś takie niskie FPS-y. Może to jest spowodowane dużą ilością rzeczy. Dogiel nie ma koksa! Dobra, jak to wygląda? Jest po koksie teraz. Dobra, czyli on się już regeneruje. Trochę ripuwa, szczerze mówiąc. Było to bardzo bliskie w pewnym momencie. Okej, okay. Cały czas widzę, że Implek we mnie wlatuje. Także raczej tutaj łatwo mi kurde bele nie będzie. Poza tym koksów to tu jest raczej sporo. Więc stwierdzam sobie, że co? Może ja się stąd odsunę, niech oni się pobiją między sobą, a ja sobie poczekam, ewentualnie znajdę kogoś, kto jeszcze nie jest nacukrowany koksem. Okej, okay, jest Hans. Dobra, z Hansem walczymy, kurcze blade. Dobra, jest, kurde, Hans też z tego co widzę po koksiku zjedzonym. Dobra, przydałoby się cię zatrzymać w miejscu, szczerze mówiąc, dobra. Pyk! O, je, Creeper, mój najlepszy sojusznik. Dobra, Hansik, kurcze blade. Lecę w niego, kurcze. Dobra, cyk. Strafing tutaj, ach, nie za bardzo mi to wychodzi, szczerze mówiąc, no cóż powiem. Okej, okay. Hans! Dobra, zjadł koksa, walił to, szczerze mówiąc. Walił ten projekt. Dobra, muszę tutaj jakoś, kurde, mu uciec. Wpadł do jaskini, pytanie? Nie wpadł, niestety. Także dobra, muszę się stąd oddalić prawdopodobnie trochę, bo oni się teraz będą między sobą bić. A ja tak sobie myślę, czy wiecie co, nie naprawdę sobie sypać gdzieś tutaj, nawiasem mówiąc. Chociaż border jest już na tyle mały, że może być to problematyczne. Okej, okay, sprawa nakreśla się tak, że jest za mną Gejzer. Cześć Gejzer, dzień dobry tobie. Gejzer nie używa za to tarczy, plus atakują nas podniebne szczury, szczerze mówiąc. No ale Gejzera póki co udało mi się jakoś chyba tak najlepiej zaorać ze wszystkich. Creeper! Kurde bele, prawie to zrobił Creeper. Dobra, Gejzer, kurcze blade, ja tu muszę na ciebie uważać. Dodatkowo szkielety, bardzo dobrze strzał. Nie ma co tego, z 10 punktów dla szkieletów, 10 punktów dla Gryffindoru normalnie. Ja tutaj muszę, kurcze blade, wiecie co, na wytrzymałość tak naprawdę walczymy wszyscy w tej chwili. Więc trzeba uważać na ziomeczków, którzy nie walczą z nami, bo kto nie walczy, ten wygrywa, że tak powiem. Prosiłbym też o uruchomienie powolnego borderu od adminiunia, kurcze blade. Póki co, dobra, jest... Pytanie, jakie jabłko zjadł? To był chyba refill, słuchajcie, tak mi się zdaje. Raczej na koksie by nie uciekał przede mną aż tyle. Tak mi się przynajmniej zdaje. Strength raczej nie, raczej zagramy po prostu sobie na wytrzymałość wszyscy. Po prostu druga, długa runda PvP się zadzieje, powiedzmy, tutaj między nami. Okej, okay, to już mógł być koks, szczerze mówiąc. Przyjrzałem się strategii naszego zawodu. Zlagowało go. Fuck! Teleport miał. Ja pierdykam. Granie strategii naszego zawodnika polega na tym, że on sobie co jakiś czas wymienia koksa i refila w ręce i tak naprawdę nigdy nie wiemy, co on je. Na przykład w tym momencie zjadł koksa. Jestem prawie pewny, że zjadł koksa w tym momencie. Więc jedyne, co mogę zrobić, to też zjeść koksa, zregenerować się, patrzeć, kto, kurczę, blade kampi. Tak niefajnie. Cicho, cicho, cicho. O! Zepsułeś mi element zaskoczenia, ciulu jeden, co mnie zaatakował od pleców. Kurde bele, najgorsze, że zdążył zrobić sobie nowego seta. Więc niestety niefartownie. Kurde bele, ale to bliskie było. Koksa już jadł, okej. Okay. Dobra, muszę stąd uciec. Wydaje mi się, że nie będzie najlepiej walczyć teraz na pierwszym froncie tutaj. Więc ja czym prędzej się stąd wybuduję, moi drodzy. Jak wygląda sytuacja za mną? Dalej biegnie za mną, to mi się nie podoba. I gorzej, że mobów jest coraz więcej, bo jesteśmy na coraz mniejszym rejonie tutaj, jeśli chodzi o walkówę. No ale mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani tym, że nie zginąłem w pierwsze 5 minut. Tak de facto, okej. Okay. Dobra, to nie wygląda zbyt dobrze dla mnie. Gorzej, że Implek zdążył sobie wymienić całego seta. Dobra, ja muszę zjeść. Jest, pog. Dobra, plecy, dogiel. Dobra, dogiel jest, kurde, między nami. Dobra, cyk. Ja muszę tutaj bezpieczną odległość, wiecie co, zachować. Okej, okay, jest kill! Kolejny kill dla mnie! Pog, słuchajcie, 50 punktów dla Gryffindoru. 50 punktów dla Gryffindoru i ja po prostu nie przyjmuję mniej. Pokonałem kolejnego z przeciwników, akurat skończyły mu się koksy, szczerze mówiąc. Dobra, ja na szczęście jeszcze pod tym względem jestem bezpieczny całkowicie. Przydałoby się za to wyjść. Implok nie ma hełmu! Ja pierdykam, set mu pada. Okej, okay, przydałoby się stąd wyjść, tak. Fajnie by byłoby, chłopaki, jakbyście dali mi jakoś wyjść tutaj, bo tak w sumie utknąłem troszeczkę w dole przed chwilą. Ale okej, okay, jest kolejny, słuchajcie, pokonany przeciwnik. Nawiasem mówiąc, przydałoby się wymienić już seciora tutaj, więc ja czym prędzej to zrobię. Zjem sobie jeszcze jednego koksa. Ja na szczęście zadbałem o zapas całkiem spory, jak widzicie. Także no cóż. I z tego co widzę, ja miałem dużego farta, jeśli chodzi o ilość koksów. Nie widzę za to innych przeciwników i chciałbym, żeby admin sprawdził, co tu się dzieje, kurcze blade. Żeby nie było tak, że czasami ktoś się gdzieś tutaj chowa. Implek prawdopodobnie wymienił sobie wszystko, poza kurde bele tym, tą tarczą waloną. Dobra, jest, mogę go, kurde, teraz... Dobra, nie mogę, bo mi też tarcza puściła.
Okej, kolejny gracz odpadł. Zostało już nas trzech w sumie w tym momencie. I tak naprawdę teraz walczymy na wyniszczenie. Tym, co teraz jest nasza gra, to jest gra na wyniszczenie, na dobrą sprawę. Czyli kto pierwszy skończy wszystkie środki, które posiada. I to jest chyba nas tylko trzech już w tym momencie, bo nie widzę żadnego czwartego zawodnika. No, prosiłbym też admina o sprawdzenie tam w razie czego, żeby Janek czasami gdzieś się nie chował. Chociaż Janek chyba był padnięty akurat. Okej, dobra, lecimy. Tutaj tornsiki są grane zdecydowanie, więc trochę niefajnie dla nas. Okej, mamy też dobry poziom strefy, szczerze mówiąc, więc muszę uważać na to wszystko. Bo prawie padłem w tym momencie, ja pierdykam. Dobra, ledwie się uratowałem. Musimy tutaj kurde bele pograć to jakoś. Zostało mi dwóch mocnych zawodników, czyli Hans za Hando, że tak powiem. No i kurde bele Tehirat, więc ja nie wiem szczerze mówiąc, kto wygra. Możecie obstawiać w komentarzach oczywiście, słuchajcie, bo do tego jest sekcja komentarzy, jakby nie było. Ja w tym czasie może sobie troszeczkę, nie wiem, poczekam. Chłopaki niech się biją. Okej, walka wygląda naprawdę nieźle, moi drodzy, jeśli o to chodzi. Jak się możecie zobaczyć, Tehirat trzyma się w naprawdę dobrym stanie. Ale cóż mogę powiedzieć, moi drodzy, w tym momencie wygrałem to. Wygrałem to dla was, moi drodzy. Były przy okazji jakieś efekty odpalane, żeby to szybciej trwało. Ale cóż mogę powiedzieć, dziękuję serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Zostawcie łapę, suba. No i do zobaczenia już niebawem. Cześć.